Witajcie kochani, nazywam się Wojtek Pietraszek i to kolejny poradnik w stylu perfekcyjny pan gitary. Dobra, ziomeczki kochane, zabieram się do roboty. Tak jak tytuł tego filmiku, interwały i akordy. Jakby to wam to wszystko przedstawić? No na przykład jeśli mamy znowu ten nasz gryf, to jest nasza podstawowa i wyjściowa forma graficzna. Mam tutaj sobie progi pozatentegowane. Tutaj mamy sobie zaznaczone struny. Oczywiście struna, to można powiedzieć, jest tutaj. I na przykład mam, załóżmy, jakieś coś. O, na przykład takie coś. To było w jednym z poprzednich filmików o interwałach. No i teraz sobie zobaczcie. No, to jest jakaś forma, jakieś dźwięki mamy zagrane. No, co prawda nie możemy ich zagrać równocześnie, no bo dwa dźwięki są na jednej strunie. Więc, przepraszam was. Więc co to za badziewie tutaj ten frajer narysował? To jest właśnie jeden ze schematów akordów. I teraz wam wyjaśnię, jak się zabrać za tworzenie akordów, żeby to było dosyć łatwe i przyjemne i żeby fajnie umieć to wykorzystać. To akurat, co tutaj rozpisałem, to jest akurat akord durowy, który się składa z interwałów pryma, tercja, wielka, kwinta. Jeśli podłożymy to pod próg na przykład o kurde, załóżmy, powiedzmy, ósmy niech tutaj będzie. Czyli 7, 8, 9, 10. To na ósmym progu, na najgrubszej strunie, strunie E6, mamy dźwięk C. Czyli łatwo sobie znaleźć, mając w rękach taką tabelkę. Łatwo sobie znaleźć pozostałe dźwięki. Czyli struna piąta A na progu siódmym będzie miała dźwięk E i struna też piąta na progu dziesiątym będzie miała dźwięk G, czyli C, E, G. To jest jedna z form zapisu takiego ilustracyjnego akordu durowego, bo o nim właśnie mówię. Czyli to możemy też w takiej formie łatwej do złapania, takiej, żeby zagrać trzy dźwięki na raz, zapisać w ten sposób, czyli struna szósta, piąta, czwarta. Czyli byłby 8, 7, 5. Tu też będzie dźwięk G. Zauważcie sobie, na strunie czwartej. No. Na strunie czwartej próg piąty to jest dźwięk G. Nie da się inaczej tego zrobić. No i teraz widzicie, tutaj mamy wersję durową. I idąc za tokiem rozumowania tego, co tutaj wam tłumaczę, czyli tych schematów, akord durowy możemy złapać przy znajomości interwałów, a to za tym idzie też przy znajomości dźwięków ze skali chromatycznej, możemy znaleźć ten akord durowy w naprawdę różnych miejscach na gryfie. Teraz sobie poprawię. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybaczcie moje krzywe kreski. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. W miarę to jest proste. Teraz wystarczy zlokalizować. Będziemy cały czas oczywiście posługiwać się tym akordem CEG. Wystarczy teraz. Poprawimy kamerkę. Wystarczy nam teraz wyszukiwać. Załóżmy, znajdywać dźwięk C. I do niego doszukiwać pozostałe CEG. Czyli na przykład równie dobrze możemy akord
C-dur złapać na próg. O, to sobie zmienimy teraz. Tu będzie 5, 4, 3, 2, 6, 7, 8. Sobie wystawimy. I na przykład na strunie G na piątym progu, struna G, czyli trzecia, na piątym progu mamy dźwięk C. No i teraz wiemy, że C dur ma C, E, G. No to mamy C, E będzie na strunie cieńszej, a G będzie na najcieńszej strunie na progu. O kurde, ale jestem cieć. O kurde, jak jestem cieć. Dobra, zrobię to jeszcze inaczej. 5, 4, 3. O, czyli dźwięk G będzie na trzecim progu. I teraz nam powstaje akord G, przepraszam, C-dur, gdzie dźwiękiem głównym C jest tutaj. I teraz właśnie można powiedzieć, skąd to wiesz, że tak ma to wyglądać. Wiem z tego, że jeśli chciałem sobie zbudować jakikolwiek akord, to go buduję na podstawie interwałów. Czyli wiem, że akordy durowe budujemy z interwałów pryma, tercja, wielka i kwinta. Ja na przykład sobie w ten sposób robię, ja tak rozumuję, że na przykład jeśli nie wiem, jaki akord ma interwały, bo może też tak być, że się po prostu nie wie, nie trzeba mieć wszystkiego w głowie wyrytego, to sobie na przykład właśnie łapię. Wiem, że akordy durowe biorę sobie zwykle na najgrubszej strunie. Durowy ma tak, tak i tak. Z czego najważniejszym tym akordem, dźwiękiem tonicznym jest pryma. Stąd wtedy wiem, że jeśli złapię na jakimkolwiek progu dokładnie ten schemat palców, o tak, to będę mieć akord durowy. Czyli jeśli na przykład tutaj złapię załóżmy, nie wiem, na piątym progu, to będę mieć akord A-dur. Jeśli złapię na siódmym progu, będzie H-dur, na dziesiątym będzie D, na dwunastym będzie E. I teraz mogę w dowolny sposób je znajdywać na gryfie. Także widzicie, no tutaj podstawowa wersja zastosowania tego samego interwałowego układu dźwięków służy nam do tego, do rozpoznawania dźwięków danego akordu. Czyli sobie szukamy akordu jakiegoś, który nam potrzebujemy, podstawiamy sobie palce, wyszukujemy dźwięk główny, żeby był nam pod tym palcem się znajdował. I wtedy sobie tam idziemy po tabelce, czy jeśli mamy w głowie dźwięki na gryfie, to sobie podstawiamy i gramy później już akordy dowolne. Tak równie dobrze mogę sobie zagrać na przykład akord C-dur na progu 10. Gdzie tu mam próg 10? O, na tej strunie. C, E, G. No i dźwiękiem oczywiście tym tonicznym, tym najważniejszym będzie tutaj. Ten dźwięk. O, nawet sobie mogę zmazać. O, stąd. Tak to wygląda. Więc widzicie, interwały to jest przydatna rzecz. Tutaj macie rozpisane akordy durowe, jak to budować. W następnych filmikach będziemy robić inne akordy, ziomeczki moje kochane, papatki.